Dzień dobry, witamy serdecznie w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jesteśmy w jednej z sal na wystawie Eureka, czyli Odkrywam. Jest to wystawa poświęcona relacji sztuki i filozofii. Chcemy przy okazji tej wystawy porozmawiać o kilku istotnych kwestiach filozoficznych, które nie tylko zajmują filozofów od setek, a nawet już tysiącleci, ale są ważne także dla nas dzisiaj. Jednym z takich podstawowych pytań, które stawia sobie człowiek od zawsze i nie tylko od zawsze w sensie istnienia ludzkości, ale od zawsze w znaczeniu, odkąd posiada świadomość samego siebie, jest pytanie o to, kim jestem. To pytanie tutaj na tej wystawie przywołane jest między innymi przez jednego z nowożytnych filozofów, Kartezjusza, który zastanawiając się nad tym, co mnie określa, odpowiedział, że człowiek jest przede wszystkim istotą myślącą i to, że ja myślę, wskazuje na to, że jakoś już muszę istnieć. Ale nie jest to taka odpowiedź oczywista i bardzo często filozofowie nadal podejmują ten problem istnienia człowieka, jego tożsamości, tego, kim się jest. I małe dzieci już często też pewnie stają przed lustrem i pytają się same siebie, kim jestem, czy jestem tylko córeczką, synkiem, a może jeszcze kimś innym, kim będę w przyszłości, jak będę siebie określał. Jak filozofowie idźcie przed Kartezjuszem i po Kartezjuszu próbowali odpowiedzieć na pytanie, kim jest człowiek. Oto pytam profesor Joannę Heinderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witam Państwa serdecznie. Ja może odwołam się do tych czterech myślicieli, którzy prowadzą nas przez tą wystawę. Dla Platona człowiek był duszą, dla Kartezjusza człowiek był myśleniem, dla Johna Locke'a człowiek był istotą społeczną i przede wszystkim był obywatelem, dla Wittgensteina człowiek był istotą językową. Natomiast te takie cztery odpowiedzi tych czterech wielkich filozofów są z gruntu fałszywe, czy wiodące nas na manowce, więc pierwsza moja odpowiedź jest taka, proszę nie ufać filozofom, bo oni niekoniecznie rzeczy odpowiednie mówią. Czego nam tutaj brakuje w tych czterech wielkich odpowiedziach? No, przede wszystkim brakuje nam stwierdzenia, że człowiek jest zwierzęciem, bo zacznijmy może od tego, to wtedy nam się od razu dyskusja w odpowiedni kontekst ujmie. I druga sprawa, te opowieści o człowieku, one u Platona, Kartezjusza, Locke'a i potem Wittgensteina są bardzo takie męskocentryczne czy europocentryczne. I myślę, że żeby mówić o człowieku, może lepiej by wrócić do tego, o czym zaczęłaś, prawda? Czyli od tego, że sobie czasami my sami zadajemy pytanie, kim ja jestem. Bo w tym pytaniu, właśnie takim egzystencjalnym pytaniu, gdzie próbujemy zrozumieć sami siebie, może najwięcej jest tego człowieka, prawda? Bo mamy bardzo dużo teorii, właśnie tych filozoficznych, one potem będą formułować nasze kulturowe różne wzorce, które czasami nas gdzieś modelują czy wpychają w różnego rodzaju modele, które my chcemy realizować, czy które wydaje nam się, że jak będziemy realizowali, to będziemy właśnie wtedy naprawdę człowiekiem. A czasami warto jest wrócić do tego nawet pytania, które zadajemy sobie jako małe dzieci, potem jako ludzie, którzy zaczynają szukać tej swojej tożsamości, szukać czegoś więcej niż tylko tego, co nam oferuje codzienność. I te pytania prowadzą nas czasami do bardzo dziwnych odpowiedzi. Może się okazać, że niekoniecznie wiemy, kim jesteśmy. Może się okazać, że jesteśmy serią różnych pytań, zagadek dla siebie zadanych. Może się okazać, że jesteśmy jakimś projektem, który musimy rozwiązać i nie bardzo go potrafimy od całe zadanie.
To chyba bardzo współczesny problem z poszukiwaniem, znaczy z problemem odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem, bo dzisiaj rzeczywiście kultura nam dużo narzuca, dużo od nas oczekuje i często gubimy się w tych oczekiwaniach kulturowych, ale może zanim przejdziemy do tych bardziej zawiłych kwestii, zapytam się z kolei pana Andrzeja Dominiczaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Humanistycznego, psychologa, filozofującego, który wielokrotnie podejmuje w swoich rozmowach dla telewizji internetowych i nie tylko problem tożsamości współczesnego człowieka. Jak ty byś sobie, Andrzeju, odpowiedział na pytanie, kim jestem, kim jest człowiek? Czym się różni choćby właśnie od zwierzęcia, mimo że jesteśmy częścią świata zwierzęcego? Tak, oczywiście jesteśmy częścią, chociaż względnie odrębną, świata zwierzęcego. Tu się zgadzam z Janną w pełni. A jako psycholog chcę powiedzieć, nawiązując też do tego, co obie mówiłyście o roli kultury i tego, do czego ona prowadzi, to chcę powiedzieć, że kultura czasów współczesnych, zwłaszcza ostatniego ćwierćwiecza, prowadzi nie tylko do zagubienia, jeżeli mnożymy pytania. Nie jestem przeciwnikiem tych pytań, ale jestem przeciwnikiem tego, co się w kulturze stało w ostatnich właśnie, jak mówię, tam 20-25 latach, mianowicie takiego przymusu samookreślenia się. Znaczy ewidentnie jest tak, zwłaszcza w kulturze masowej, zwłaszcza w kinie czy nie tylko, że wartościuje się pozytywnie, znaczy ceni się i zachęca się do tego, żeby człowiek wiedział, czego chce, żeby określił swoje cele życiowe, określił to, kim chce być i to możliwie wcześnie. To z psychologicznego punktu widzenia, ale nie tylko psychologicznego, bo podobną ideę, jak sądzę, miał na myśli Robert Musil, pisarz austriacki, autor bardzo głośnej i kiedyś mojej ulubionej powieści eseistycznej Człowiek bez właściwości. No więc z obu tych punktów widzenia, a może jeszcze różnych innych, za bardzo chcemy wiedzieć, kim jesteśmy i za bardzo chcemy się określać, zwłaszcza w tych aspektach tej potrzeby, która często jest taką kompulsją, czyli taką przymusową potrzebą, które wynikają z tej presji kulturowej. To znaczy, ja uważam, że psychologicznie jest bardziej, że tak powiem, zdrowe, mówiąc potocznie, czyli optymalne, nie tak bardzo przywiązywać się do takiego lub innego pomysłu na siebie, swojej drogi życiowej, tego, w jaki sposób mamy się zachować, żeby być jakoś nam zgodnym z rolą społeczną, którą nam się wyznacza, albo nawet w którą sami wchodzimy, bo przecież role społeczne i to, jak one są definiowane, a tym samym jak nas definiują, też są elastyczne, czy mogą być. I powinny, nawet bym powiedział, elastyczne. Więc i tak powinniśmy sobie zadawać pytanie, kim jesteśmy, kim chcemy być, po to, żeby się samokrytycznie określać, ale nie po to określać. Celowo użyłem formy niedokonanej, bo uważam, że to powinien być ciągły proces, trochę samokrytyczny, trochę twórczy wręcz. To znaczy tworzymy siebie i powinniśmy w tym być raczej kreatywni niż przywiązani do jakiegoś wzorca. Także dla mnie w myśleniu o człowieku właściwie, zwłaszcza o tożsamości, jakby to, co teraz powiedziałem na początku, przynajmniej jest najważniejsze. Świetnie, że o tym wspomniałeś. To mi od razu przypomniało, jak wykładałam przez lata filozofię człowieka, właściwie historię filozofii człowieka, bo kolejne stanowiska przedstawiałam moim studentom i też szukaliśmy wspólnie odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. I to oczywiście tu pomysły były różne, prawda, że człowiek jest osobą, że człowiek jest podmiotem myślenia. Natomiast, że człowiek jest jednostką, indywiduum i tak dalej. Myślę, że to bardzo istotne, żeby podkreślić no właśnie to, co powiedziałeś, czyli że dzisiaj jest ta presja na to, żeby bardzo szybko się zdefiniować i już jakby w tym, znaczy pozostać w tym dążeniu do rozwijania tej definicji, czy tego, co z tej definicji wynika.
i umacniania tego, natomiast nie to, żeby właśnie by jakby trwać w tej drodze do bycia człowiekiem, chciałam powiedzieć, no ale tak, właśnie żeby nie dookreślać się zbyt szybko, tylko raczej cały czas jednak siebie budować i rozwijać się, bo przecież cały czas jesteśmy, żyjemy w jakimś otoczeniu, w jakichś relacjach. Tu jest za nami na tej wystawie, być może widać to w kamerze, taka ściana z lustrem. To lustro ma napis „Kim jestem”. W tym lustrze jest wycięte koło i to koło jest na przestrzał. Po schodach można wejść, stanąć przed lustrem i przejrzeć się w tym lustrze, patrząc przez ten otwór. Po drugiej stronie może stanąć ktokolwiek albo nikt, co nam daje dosyć sporo, myślę, do myślenia, bo przeglądamy się nie tylko w lustrze, nie samego siebie oglądamy, ale przeglądamy się też w innych. Na ile istotne jest właśnie to określanie się człowieka w takim ciągłym procesie poprzez relacje z innymi ludźmi? Ja myślę, że tak. Po pierwsze, może trochę za dużo czasami chcemy od siebie. Popatrzmy na samą historię. Ja myślę, że to, co się dzieje współcześnie, dlatego może być czasami dla niektórych przytłaczające, ponieważ bardzo długo jednak w kulturze, zresztą nie tylko europejskiej, myśmy mieli funkcjonować w pewnych modelach. To pytanie, kim jestem, raczej ludzie sobie tak często nie zadawali, zwłaszcza, że mieli przypisaną pewną funkcję społeczną, pewne zachowania, pewną rolę. XIX wiek robi rewolucję taką egzystencjalną. Są tacy myśliciele jak Soren Kierkegaard, którzy krzyczą, że największym problemem filozoficznym jestem ja, Soren Kierkegaard. No i się zaczyna, prawda? Dzisiaj nawet w tej wersji popkulturowej usłyszymy, że każdy jest wart jakiegoś kremu czy jakiegoś innego produktu konsumpcyjnego. Więc mamy rzeczywiście takie spłycenie tego egzystencjalnego pytania. Mamy też takie czasami uproszczenie, prawda, takie powiedziałabym popkulturowe wersje psychologicznej czy filozoficznej myśli i wtedy może się okazać, że te pytania są bardzo płytkie. Natomiast ja bym proponowała popatrzeć raz jeszcze, ale od strony takiego odczarowania, bo my uwielbiamy, niezależnie czy mamy ten konstrukt egzystencjalny, czy konstrukt jakiś metafizyczny, uwielbiamy mówić o sobie w takich superlatywach, prawda, że człowiek to jest istota rozumna. Tutaj wspomniałaś o tym, że człowiek jest osobą, czyli jest jakąś, prawda, godnością, jakimś rodzajem duchowości. To są narracje bardzo niebezpieczne. Jakbyśmy właśnie stanęli po tej drugiej stronie lustra i przyjrzeli się sobie raz jeszcze, to by się okazało, prawda, że jako zwierzątko jesteśmy bardzo nieciekawym zwierzakiem, bośmy przez tą naszą pychę, czy takie egotyczne nastawienie do siebie, do świata, przez to takie zawierzenie, że jesteśmy tacy wyjątkowi i racjonalni, ten świat bardzo popsuli i zanieczyścili. Więc myślę, że też żyjemy w takich ciekawych czasach, w których może jeszcze raz, jak popatrzymy do lustra, to zobaczymy, że tutaj, co to znaczy być sobą, jest pewnego rodzaju takim trochę wyzwaniem. Wyzwaniem, żeby popatrzeć na siebie krytycznie, żeby popatrzeć sceptycznie na to, co się robi, i co dokonujemy, do czego zmierzamy. I myślę, że takim drugim elementem ważnym jest odpuścić troszeczkę, bo my czasami traktujemy to bycie sobą jako takie bardzo ważne zadanie, które musimy sprostać, czyli musimy, prawda, za wszelką cenę, to co mówiłeś, prawda, samorealizować się, do czegoś zmierzać. A czasami dobrze jest sobie powiedzieć, że właśnie nie muszę realizować tak bardzo siebie. Może trzeba dać innym się realizować, może trzeba pomóc innym, żeby się realizowali, czy może trzeba odpuścić po to, żeby na przykład mniejszy ślad węglowy zostawiać za sobą. Więc no nie jesteśmy tacy najważniejsi. W zasadzie, tak jak Albert Schweitzer mówi, jesteśmy po prostu życiem pośród życia, które chce żyć. I może to jest największa wartość, prawda, że jesteśmy właśnie pośród tych różnych istnień, tylko żeby to doświadczyć, zrozumieć, czy w jakiś sposób sobie uświadomić, to może czasami trzeba mniej myśleć o tym, co to znaczy być tym wielkim człowiekiem.
Dziękuję. Tu chciałabym od razu do Andrzeja skierować w nawiązaniu do twojej wypowiedzi ten fragment, w którym wspomniałaś o też odpowiedzialności, no bo trzeba to jednak gdzieś do odpowiedzialności się tutaj odwołać, jeżeli mówimy o człowieku żyjącym nie tylko wśród innych ludzi, ale i w środowisku naturalnym, o które musimy zabiegać, bo jest to nasz dom, prawda, i musimy pielęgnować jednak nie tylko relacje z innymi ludźmi, ale i z innymi istotami żyjącymi i z przyrodą. Ale to oczywiście mi nasuwa też to skojarzenie z koncepcją, że człowiek jest przede wszystkim istotą no, społeczną, czyli właśnie żyjącą, bo wrócę jednak do tego w tych relacjach. I teraz Andrzeju, chciałam się ciebie zapytać w tym kontekście, czy trochę, tak właśnie, bo trochę mi, wiesz, zabrakło, bo nie chcę cię nakierowywać, może tak, więc bardzo chętnie oddam ci bez pytania, bo już bym ci to się zasugerowała chyba, także, ale bym chciała, żebyś do tych relacji właśnie też nawiązał. Tu, nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałaś o tym, aż trudno mi to powtórzyć, że człowiek jest istotą społeczną. Chciałem jeszcze... To jest jedna z koncepcji, która miała miejsce w historii filozofii. Tak, ale no współcześnie jest to ogólnie przyjęta diagnoza, powiedzmy, naszej egzystencji, czy przynajmniej jednego jej aspektu bardzo ważnego. Chciałem powiedzieć, że oczywiście tak jest i nie zamierzam z tym walczyć, ale trochę tak jak w pierwszej wypowiedzi w tej rozmowie, chciałem powiedzieć, że moim zdaniem w ostatnich znowu tych 20 czy 30 latach idziemy w tym trochę za daleko, moim zdaniem, to znaczy w zbyt dużym stopniu przywiązujemy się i przywiązujemy wagę do tego, do jakiej grupy społecznej należymy, przez co chcemy określać siebie jakby w każdym sensie. Znaczy, że rzekomo bardzo wiele wynika z tego, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, czy jesteśmy Polakiem, czy Czechem, czy Murzynem, Afroamerykaninem, albo Afroafrykaninem po prostu, i tak dalej, i tak dalej. Nawet można powiedzieć, że zwłaszcza w kręgach intelektualno-inteligenckich, akademickich, tak jakby nastąpił kryzys indywidualizmu takiego jeszcze z lat 70., 60., prawda, kiedy w większym stopniu przywiązywało się wagę do bycia sobą zbuntowanym wobec kultury, no stąd ta kontrkultura przełomu lat 60., 70., a dzisiaj wszyscy prawie, a w każdym razie większość ludzi aktywnych społecznie i politycznie, jakoś się określa przez przynależność do grupy. Oczywiście w jakiejś mierze to jest adekwatne, tylko pytanie jest, co z tego wynika. Na przykład my tutaj się spotykamy, rozmawiamy, zresztą nie po raz pierwszy, i okazuje się, że pod wieloma względami podzielamy te same wartości. Ja w tym punkcie nie wiem, czy możemy mówić, że to nas definiuje, być może nas to definiuje, a w każdym razie to nas łączy. Więc jeżeli nawet nie definiuje, to sprawia, że jesteśmy blisko siebie i nie mimo tego, że wy jesteście kobietami, a ja jestem mężczyzną, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja kiedyś najciekawszą rozmowę o wschodnich Niemczech, o NRD w życiu, odbyłem w Australii z panem taksówkarzem, który pochodził z Gany i pisał doktorat o NRD z jakichś powodów, już nie pamiętam z jakich. I przez godzinę o tym rozmawialiśmy naprawdę z bardzo podobnego punktu widzenia, mimo tego, że wszystkie okoliczności i tożsamości mogłyby się komuś wydawać no, tak nas dzielące, by tworzyć taką przepaść, że właściwie nie powinniśmy się w ogóle rozumieć, zwłaszcza w sprawie NRD, prawda? No, perspektywy zdawałoby się powinny być zupełnie różne, a były takie same. Więc tu zamykając pewną klamrą odpowiedź na to pytanie o człowieka jako istotę społeczną, no oczywiście tak, ale moim zdaniem
lepiej, żebyśmy się uspołeczniali wokół wartości i wokół pewnej wspólnoty poglądów, niż wokół takich no, naocznie oczywistych, ale jak głębiej spojrzymy, to zupełnie nieoczywistych faktów no, egzystencjalnych, powiedzmy w sensie takim fizycznym czy fizjologicznym, jak to, że należymy do tej lub innej płci, albo do tego lub innej, jakiejś grupy etnicznej, czy cokolwiek. Właśnie jedną z pierwszych chyba takich, jednym z pierwszych spostrzeżeń, których doświadczamy w życiu, to jest też ta inność, prawda, moja różność, moja, to, że jestem, nie wiem, dziewczyną, to, że jestem chłopakiem, to, że jestem córką, synem, wnuczkiem, wnuczką i tak dalej, ale później właśnie, która potrzebuje tej przynależności do jakiejś społeczności, do wspólnoty, do grupy, rozumiem, że chodzi też o to, żeby tu zachować pewną równowagę między tym wyznaczaniem czy odczuwaniem swojej odrębności i takim podkreślaniem tej odrębności, a rozpływaniem się gdzieś powiedzmy w takim tylko i wyłącznie społecznym naszym odniesieniu. Chciałabym jednak troszeczkę powrócić do tego, do jednego z wątków, które wspomniałaś ty, Joanna, bo mamy już niewiele czasu, a myślę, że jest to istotne, a mianowicie do tego, tak jak zrozumiałam, że dzisiaj bardzo często określamy się nie tylko przez to, przez przynależność do jakichś grup, ale również przez to, co posiadamy, poprzez jakiś nasz dobrostan, ale w takim znaczeniu stanu niematerialnego. Bardzo często dzisiaj to, kim jestem, no, jest przedstawiane w mediach jako właśnie stan posiadania. Czy w ogóle w takim określaniu naszej tożsamości, mnie jako człowieka, czy jakkolwiek jest istotny dobrostan materialny? Znaczy, chciałoby się powiedzieć, że nie jest istotny, natomiast prawda jest taka, że to nie jest tylko boom lat 60. i pojawienie się kultury konsumpcyjnej w Europie, w kulturze zachodniej, ale tak naprawdę status często był określany przez, prawda, to, co posiadamy, więc no tutaj to, co powiedział Andrzej, dobrze jest znaleźć taką równowagę pomiędzy tą przynależnością do pewnej wspólnoty, która nas obliguje, żebyśmy właśnie mieli jakiś status, czy spełniali jakieś role, funkcje społeczne, a tymi naszymi egzystencjalnymi potrzebami, czy właśnie tą próbą jakąś bycia sobą. I trzeba też pamiętać, że no, w jakimś sensie posiadanie może nas definiować. Natomiast w tej chwili, myślę, żyjemy też w takich czasach, w których powinniśmy też popatrzeć krytycznie na to posiadanie. Bo z jednej strony ona może być takim płytkim oglądem, w którym będziemy człowieka tak naprawdę oceniali po pozorach. Sami siebie też będziemy budowali na takich pozorach, prawda, że mam, to coś znaczy. No nie bardzo. A z drugiej strony to posiadanie jest też takie i uleganie temu budowaniu statusu społecznego, bycia sobą przez konsumpcjonizm jest niebezpieczne, bo to między innymi bombę ekologiczną podpaliło. I tak naprawdę im więcej posiadamy, im bardziej zanurzamy się w ten status materialny, czy im bardziej staje się on dla nas ważny, tym bardziej obciążamy świat, tym bardziej ten kryzys klimatyczny, który już się zaczął, przyspieszamy. No więc tutaj w zasadzie to twoje pytanie dotyka z jednej strony tej struktury społecznej, prawda? Kim jestem dla innych, kim jestem jako ja wobec społeczeństwa, ale z drugiej strony gdzieś dotyka też problemu bardziej globalnego, prawda? Wrócę do tego Szwajcera, prawda? Czyli do tego uświadomienia sobie, że nie jestem tylko istotą społeczną, ale jestem też zwierzęciem pośród innych zwierząt. Natomiast przez to, że rozwinęliśmy się bardzo technologicznie, materialnie, to zaczęliśmy być zwierzęciem, który obciąża klimat, ekosystem i zaczyna nasze działanie mieć ogromne znaczenie dla klimatu. Więc to pytanie, kim jestem, czy pytanie o człowieka, w zasadzie z tej takiej perspektywy już bardziej globalnej, z tej perspektywy meta, może się okazać takim głębokim etycznym pytaniem, gdzie nie tyle chodzi o nas, tylko chodzi o to, kim jesteśmy dla świata, czy wobec świata. I to może się okazać też zobowiązanie, czyli już tak
wypunktowując, to określenie takie przez to, co posiadam, jest też często określeniem, kim tak naprawdę staje się dla świata, czy co wobec tego świata robię jako albo zagrożenie dla klimatu, albo ratunek. Andrzeju, to na koniec rozmowy pytanie o odpowiedzialność i właśnie naszą powinność, naszą jako ludzi wobec siebie nawzajem i wobec Ziemi, na której mieszkamy, naszej planety. W jaki sposób powinniśmy postępować, żeby rzeczywiście odpowiedzialnie zachowywać się wobec środowiska, w którym żyjemy? Jak być odpowiedzialnym człowiekiem, krótko mówiąc? No, to jest w Polsce pytanie bardzo trudne, ponieważ kategoria odpowiedzialności w naszej kulturze funkcjonuje od niedawna, zwłaszcza w tych kontekstach. Trochę to wynika, że tak powiem, z presji sytuacji i zagrożenia, które z tym się wiąże, ale mam nadzieję, że w jakiejś mierze przynajmniej wynika też z jakiegoś rozwoju naszej polskiej w tym punkcie cywilizacji. Ja naprawdę mam doświadczenie takie z kontaktów międzynarodowych między psychologami, na przykład holenderskimi, a polskimi, którzy w tej samej sytuacji będąc, mówiąc o wartościach, gdy mówią Holendrzy, mówią właśnie głównie o odpowiedzialności, a gdy mówią Polacy, nie psycholodzy, mam na myśli młodych psychologów, konkretny kontakt, nie mówią o odpowiedzialności, czy nie mówili jeszcze kilka lat temu w ogóle. Więc w jaki sposób być odpowiedzialnym? No, trzeba się przejąć raczej tym, co mówiłem wcześniej, czyli pewną wspólnotą również wartości właśnie i na przykład wartości, jaką niewątpliwie jest zachowanie świata, w jakim żyjemy i etycznie i witalistycznie, powiedzmy, nawiązując do pewnej terminologii czy kategoryzacji wartości. I tak jak to zrobiłaś przed chwilą, po prostu o tym mówić. Mówić o tym, że jesteśmy odpowiedzialni i wydaje mi się, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że jednak rzeczywiście sporo młodych ludzi, chociaż wcale nie większość, wbrew legendzie medialnej, no ale mimo wszystko sporo, przejęło się stanem klimatu, środowiska i całej Ziemi, prawda? I to nie z perspektywy możliwej katastrofy astronomicznej, tylko z perspektywy takiej, na którą mamy wpływ. Że jeżeli po prostu będziemy o tym mówić, to wytworzymy pewną mądrość, tutaj nawiązuję do Kanta, współczucie, no bo mądrość to również współczucie, taką kulturową, która sprawi, że dla nas wszystkich stanie się oczywiste, że jesteśmy odpowiedzialni i nie tylko w tym sensie, że raz na rok napiszemy artykuł o odpowiedzialności, ale w każdym codziennym zachowaniu, które wpływa na stan środowiska, na klimat i dobrostan innych ludzi też, na to, czy będziemy umierać 10 lat wcześniej, czy później, ze względu na to, że oddychamy powietrzem zatrutym albo nie. Przy okazji gratulacje dla Krakowa, gdzie podobno bardzo się poprawił stan klimatu, powietrza w Krakowie. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Szanujmy zatem innych, starajmy się być odpowiedzialni za nasze relacje osobowe, za naszą planetę, a myślę, że wtedy z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.